A tak nas żegna, żegna Asturia wschodem słońca. Na dole nasz Alberge i wschód słońca. Nad górami wiatraki w tle. Wczoraj było widać w górach. I na dole spowite chmury. Mgła. Co to jest chmury? Takie białe. Chmury takie, nie? Wysoko jest. Wata cukrowa. Oczy ma cały czas takie, jak wtedy, co mnie poznało. No i wyzwy. Sam dotyczy. Chyba? Krówka jest tylko. Jest znaczek. O, i mamy szlak. Zejdź nam ze szlaku. Morze chmur. Morze chmur. Wchodzimy już w te chmury. Już się zaczynają. I zaraz ten widok zniknie. English. English. I'm safe. Yes, yes, yes. Grandas de Salina. My też chyba zrobimy postój, nie? No. Chodź. Banany hiszpańskie. No i tak jest nieźle. W porównaniu do tego, jak wczoraj się obierały, to tam jest całkiem...
dobrze idzie. Bon appétit. Masz. Jedz. Chcesz? Nie. Mały pit stop. Grandas. Zalew Grandas. Oj. Morderczy asfalt. I żar znowu leje się z nieba. Wodospad. Grandas de Salime. 1,5 kilometra. Oj, teraz znowu. Nogi bolą. Znowu w górę. Kurczę, dzisiaj mniejszy etap. 16 km. Później pójdziemy tam może jeszcze dalej. Ale to zajście. Okej. To zajście. O, strasznie męczące. Te przewyższenia. Godzina. Następne większe miasto, chyba 26 km. Co tu robić? Jest dobrze. Może być dobrze. Zimne? Dobra, to jest nieważne. Coś tam, Maranie. Sales Mineras. O, właśnie sens. Okej. Okay. Parku. Na razie. Musimy to wypić. Całe. Już długo nie było wody. A później wyjdziemy na kawę. Ale pierwsze to zimniutkie. Jak Iwonka? Lepiej? Cały czas było dobrze. Co mi tu pod pachą filmujesz? O, jakie dobre. Jak napój pomarańczowy. No. Mirinda. Hola. Coffee, americana, okay. And tapas. No to kochanie,
Jaka decyzja? Tato! Powiem po jedzeniu. Mamy jeszcze pójdziemy. Mamy jeszcze pół dnia prawie. Osiemnaście. 20 jest teraz? Prawie. Na 18 kilometrów jeszcze w pełnym słońcu. Masakry będzie. 7-8 będzie. Jak ten słońce jeszcze pójdą, jeszcze jakieś górki. No zobaczymy. A będzie tu miejsce gdzieś tutaj? Bo jak nie tam 4 km, 18 to za dużo, no to trzeba tutaj szukać. Jeśli nie ma, no to nie ma wyboru, idziemy. No, dzisiaj nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj ciężki dzień. Ostatni chyba dzień górski. Mam jeszcze jutro. Ale cały czas 15 chyba kilometrów było. 20 km. Z górki albo 15 pewnie w dół było. Trochę asfaltem. Wypiliśmy kawę. Wzięliśmy tapaza. Idziemy dalej. Ale co jest za 4 czy 5 km jakieś albergi tylko zajęte są. Jeden jest, w którym jest brak rezerwacji. I kto pierwszy, ten lepszy. I zobaczymy. Jak będzie miejsce, zostajemy. Jak nie, to trzeba będzie chyba dzisiaj gdzieś pod albergiem spać. No bo następny będzie dopiero od tamtego miejsca pewnie za 20 km. A tu już raczej nic się nie da rady. No nic, liczymy na to, że będzie miejsce, bo alberg nie ma telefonu, nie można zadzwonić. Ładnie w ręce. 24 km. Następna miejscowość przywitała nas brakiem miejsca jednym zamkniętym albergiem. Jedyne dostępne miejsce zarezerwowane znajduje się następne, tylko następne 20 km dalej. Po czym no ruszamy dalej. I dzisiaj będzie chyba kolejny rekord, ale jeszcze mamy te ciężkie plecaki. Myśmy trochę naładowali jeszcze w poprzednim hostelu albergę i może się uda. Dzisiaj nie mówię, będzie ciężko. Nie, Iwonka? Dasz rady? A co mam zrobić? Iwonka już padnięta. No ale co my? No albo śpimy na zewnątrz. No ale w sumie będziemy sobie pomalutku szli. Podpoczywamy sobie, jak trzeba. I myślę, że jest 15 godzina. No to może na 7 dojdziemy. Czyli będzie równe 12 godzin marszu. O 7 wyszliśmy i o 7 wrócimy. Dojdziemy dalej. Przed siebie. Pomalutku. Miejsce w albergu jest. Idziemy. Jest tam jeszcze dużo innych. Tak nie tu, to gdzie indziej. Tu jakiś kościółek. Ładny. No. Zobacz, kaplica. 1689 rok. Ale też nie mógł. Jeszcze pewnie, nie wiem ile, 17,
wzdłuż drogi. Sagrada, 18 km drogą, a my może będziemy mieć mniej, skrócamy jakimś przez szlak. Kochanie, gdzie teraz? It's a long way to Santiago. It's a long way to Santiago. Oh. Oh, lady. Oh. Dawka z 1932 roku. Jeszcze przedwojenny. Jest lepiej, jest lepiej. Jeszcze 15 km. Jeszcze 15 km. Tak liczę. Na siódmą, może na ósmą dojdziemy, kiedy będzie 12 albo 13 godzin non stop od 7 rano, jak weszliśmy. Ciężki etap dzisiaj. No ale jutro będzie mniej. Wniosłem całe 33 km. Całe 33 km wino. Z moją żoną napić się w takiej scenerii. Cheers. Asturia nas żegna chyba burzą. Zaczęło się coś, jakimś piorunem walnęło, grzmiało, zaczęło padać. Mamy jeszcze, tak mi się wydaje, że około 5 km. Może 4. Jakoś dojdziemy. Dobra, idziemy tam się schować chwilę. Na burzę. Trochę przejdzie, idziemy dalej. Może nie będzie tak źle. No i jest. O, widzieliście? Tam. Ale jest dobry akcent. Jednak dzisiaj mamy Galicję. Za łatwo.
gdzie sprzedają ośmiorniczki, ale nie próbujemy. A w środku Hiszpanie i Włosi. Teraz trzeba pojeść i mamy taką podkładkę Primitivo, jesteśmy tu. No nie, tu jesteśmy Fonsagrada. Fonsagrada. Jutro idziemy. W sumie też nie wiem gdzie. Nie ma co planować, bo to w sumie może być jak szaleć, to będziemy w Lugo. Nie wiem, nie, to jeszcze nie ma. No Liden. Gdzieś tutaj pasowałoby się zatrzymać, może Barka. Przed Santiago. Żeby dojść na 12. Czekamy na jedzenie. Akurat teraz uciekło.